W konkursie wzięły udział dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Wszystkie śpiewały piosenki z płyty Waldemar Wywrocki dzieciom. Czy jest bardzo dużo utalentowanych dzieci. Obecnie słucham kategorię przedszkolaków i jestem pełna podziwu, jak radzą sobie z trudnościami, jeśli chodzi o piosenki pana Waldemara Wywrockiego. Znalazłam dwie perełki, za które trzymam kciuki. Mam nadzieję, że do końca konkursu wytrwają i będą jednak najlepszymi, bo tak, jeśli chodzi o moją ocenę, to tak odebrałam ich występ. Dziwiadów tysiące i spytać grzecznie chciałam, bo sama nie wiedziałam, skąd wzięła kubraczek czerwony jak maczek i czemu na kubraczku jest siedem czarnych znaczków. Biedronko, biedronko, raz, dwa, trzy. Biedronko, biedronko, powiedz mi. Biedronko, biedronko, czemu aż siedem czarnych kropek masz. Cieszę się, że poziom jest bardzo wysoki. Naprawdę ocena będzie bardzo trudna dla nas jako członków jury. Cieszy najbardziej cieszy dobra zabawa tych dzieciaków i najbardziej cieszy frekwencja, bo tych dzieci zgłosiło się ponad 50 osób i to bardzo cieszy nas jako jury. Wszystkie dzieci otrzymały upominki i dyplomy, a te, które wytypowało jury, wezmą udział w nagraniu piosenki pod tytułem Ballada historyczna o Rzeszowie.